Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest reżyser Jan Jakub Kolski, a porozmawiamy o jego najnowszym filmie Wenecja. Jak to się stało, że postanowił pan zrealizować film na podstawie opowiadań Włodzimierza Adojewskiego? No, dziś by trzeba było powiedzieć na motywach opowiadania jednego sezonu w Wenecji. Otóż na takiej uroczystości rozdania Złotych Orłów przy okazji filmu, który wówczas tam miałem, staje się, że to była pornografia. Ówczesny minister kultury i sztuki pan Waldemar Dąbrowski oraz producent Michał Kwieciński przedstawili się jako wielcy admiratorzy twórczości pana Włodzimierza Adojewskiego, a szczególnie jednego jego utworu, właśnie Sezon w Wenecji, że widzą w tym tekście wielki potencjał na dobry film. I przyznam, że ta myśl, że to się nadaje na film, była pierwszą myślą. To się nadaje niezwykle. Druga myśl była taka, że to się może szczególnie pod moją rękę nadaje, bowiem tam trzeba to było wyobrazić sobie cały świat. Zaproponowałem, żeby do sezonu w Wenecji dołączyć Konia Pułkownika, Cyrk Przyjechał, Cyrk Odjechał, i żeby z tego zrobić taką panoramę czasu ówczesnego, panoramę czasu wojny. Jak udało się panu odtworzyć samą tą podwodną Wenecję? Jak ta piwnica powstawała? Jaki był udział w tym scenografów i jak udało się to wykreować? Wie pani, ta piwnica jest tyle samo moją radością, moim sukcesem w tym filmie, jak i smutkiem i zgubą. Ta piwnica, która wyszła spod ręki świetnej scenograf Joasi Machy, to jest najdroższa rzecz w filmie. Tym, co daje oszczędności filmy, jest okres zdjęciowy. Więc jak według kolejnych szacunków ta piwnica drożała, to według podobnych szacunków ubywało mi dni zdjęciowych. I z 47 planowanych w związku z tą piwnicą zrobiło się 36. Ale na koniec przecież dała się pięknie sfotografować. To było bardzo trudne przedsięwzięcie. Musieliśmy najpierw zbudować basen, który by wytrzymał napór wody, który tam trzeba było wpuścić, i dopiero w tym basenie wybudować dekoracje, a jeszcze te dekoracje opomostować w taki przemyślany niezwykle sposób, żeby można było operować narzędziami naszej technologii filmowej z góry. Więc tam były poodkrywane sufity, sektory sufitów były poodkrywane, były przygotowane stanowiska pod taki narzędzie, które się nazywa technokran. To, co było płytami paździerzowymi, cegłami, plastikiem, trzeba było uczynić piwnicą. No i tu działalność ludzi, których z tej branży jest coraz mniej, czyli sztukatorów, czyli malarzy, czyli makieciarzy, tych wszystkich, którzy to... Przemieślników. To nie da się przecenić tej działalności. Wenecja to nietypowa historia, nietypowy sposób opowiadania o II wojnie światowej z perspektywy dorastającego człowieka. Jak udało się panu odnaleźć tą perspektywę, jak udało się panu zanurzyć w tym sposobie odbierania i kształtowania siebie i świata wokół? Wie pani, ja ciągle jestem chłopcem. Mnie się udało tę chłopięcość jakoś pod żebrami przenieść przez trudny, opresyjny świat do dnia dzisiejszego. Jestem tak zajęty teraz ostatnio, bo chyba mam te najwłaściwsze, najlepsze 5 lat mojej pracy. Jestem właśnie w ich trakcie, kiedy już jestem wystarczająco dojrzały i wystarczająco zaawansowany warsztatowo, żeby móc ten świat organizować przemyślnie, świat filmu kolejnego. A ciągle jeszcze mam ciekawość małego chłopca, który wygląda przez moje oczy i chce się dziwić światu. Wiesz, ta kombinacja, ona nie potrwa długo, bo pewnie jak każdy mężczyzna w moim wieku zacznę cynicznieć i już nie będę miał ciekawości patrzenia na kolejne rzeczy i już nie będę się dziwił, już nie będę robił dużych oczu i nie będę się czerwienił ze wstydu.